Dzięki 4. Kongresowi Kobiet po raz kolejny podjęto rozmowę na temat praw kobiet i równości płci. W rozmowie również zabrał głos premier Donald Tusk, który stwierdził, że nie stać nas na to, by połowa populacji była tłamszona. Czy tak właśnie jest? Czy kobiety w Polsce są tłamszone? Sprawdźmy. Za krótko jeszcze jest uprawnienie, żebyśmy nie były tłamszone, także jeszcze w jakimś stopniu no jesteśmy tłamszone. Jeszcze musimy trochę wywalczyć, jeszcze myślę ze 100 lat i dorównamy, znaczy już dorównujemy facetom, ale jeszcze faceci muszą to, że tak powiem, dostrzec. Pani się czuje tłamszona? Tak. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tak, w takich partnerskich stosunkach z mężczyznami jestem jak gdyby tak poniżej ich poziomu. Tak było, do czasu, dopóki rozwodu nie wzięłam. Ale były mąż po prostu próbował być górą nade mną. Ja się czuję kobietą wyzwoloną, co chcę to robię, kiedy chcę to robię i uważam, że nikt mnie nie dusi. No. Pani czuje się tłamszona? Absolutnie nie, ja tłamszę. Pani tłamszy? Oczywiście, więc zależy od kobiety i od układu, jaki ma w domu, na przykład czy w rodzinie, czy w towarzystwie. No trzeba wiedzieć, kogo, z kim być. Tak mi się wydaje. Dla mnie głównym problemem chyba, jeśli chodzi o to równouprawnienie, jest to, że my jednak rodzimy te dzieci i musimy iść na to macierzyńskie i państwo nam w tym nie pomaga, bo powinno być stworzony system na przykład na 1/3 etatu, kiedy kobieta idzie, że tak powiem, na to macierzyńskie, ale nie musi rezygnować z kariery. Może już po jakimś tam czasie wrócić na tyle, żeby jeszcze tam zawodowo jakoś żyła. Może nie rozwijała się w pełni, ale gdzieś tam uczestniczyła w tym swoim życiu zawodowym. Zawsze mężczyzna ma łatwiejsze starty, łatwiejsze są możliwości awansu. Inaczej mężczyzna jest traktowany i przez mężczyznę, i przez kobietę, jeżeli pracodawcę, to jest obojętnie, czy mężczyzna. I chyba nawet bardziej kobiety preferują mężczyzn niż że tak powiem, swoje koleżanki. Nie spotykam się tak na tym, na codziennie, żeby te kobiety były tłamszone. Owszem, mają szereg obowiązków dodatkowych, są rzeczywiście w wielu wypadkach zmęczone. Może faktycznie na polu obowiązków kobiecych, pseudo obowiązków kobiecych, tak, ale to właśnie najgorsze przez młodych ludzi, młodych mężczyzn, gdzieś tam cały czas szufladkują, że jednak kobieta w domu, jednak ten obiad powinna przygotować, jak ma więcej wolnego czasu, więc trochę może tak, ale tak to... A tak naprawdę czyja to jest wina? No pewnie nasza. Nie, no naszych mam, babć. Moja matka. Ona zawsze uważała, że mężczyzna, syn jest coś, a nas było tylko dwie, chłopaków pięć. My i tak byłyśmy gorsze. U matki. Własnej matki. Proszę zauważyć nawet, jak są zabawki robione, że na przykład jest jakaś laleczka i do laleczki jest, nie wiem, kuchnia do gotowania, prawda? I to już jest, dziecku się wrabia świadomość, że już jest jakby nakierowane na gotowanie, sprzątanie. Tak po prostu zaczyna się to od zabawek. A dla małych chłopców A dla małych chłopców samochody. Są szybkie samochody, ładne, czerwone Ferrari, prawda? I to już się stąd się bierze. Kobiety zawsze muszą być gorsze, gorzej wynagradzane, gorszą robotę wykonywać i przyjdziesz do domu, to po prostu musisz coś robić, sam to zrobić, wszystko zrobić, mimo że z pracy przychodzę. Czy mógłby pan zaapelować może do mężczyzn, żeby rzeczywiście pomagali kobietom w tych obowiązkach? Wolałbym tego nie robić, jako że w tym momencie moja małżonka, która jest również kobietą, powie, że wygłaszam ogromnie górnolotne slogany, a sam... Pana nie można zagonić do sprzątania. Może nie można, ale powiedzmy, mógłbym z siebie dać więcej zdecydowanie. To ogólnie chyba tak wszystko, no bo cóż, no, apel do mężczyzn. Robią na pewno tyle, ile potrafią, ile mogą, ile uważają za stosowne. Tak zawsze właśnie mówią. Wie pani, nie będę... tym ptakiem, który będzie kalał własnego gniazdo.